Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj chcemy się przyjrzeć postaci, osobie, dziełu, twórczości Wincentego Witosa, także pamięci o nim, nie bez powodu, bo Sejm ogłosił, podjął uchwałę w sprawie roku 2024 jako roku pamięci poświęconego Wincentemu Witosowi. A tutaj jest taka bardzo ważna publikacja, proszę Państwa. Ja Państwu muszę ją pokazać na różne strony, bo ona jest, to jest 5 tomów, proszę Państwa, dzieł Wincentego Witosa, które wspólnie wydał Instytut Pamięci Narodowej z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. Dzisiaj gościmy też pana prezesa, pana Ryszarda Ochwata. Bardzo, bardzo mi miło. 2 tomy wspomnień, bardzo ciekawych w ogóle. Proszę Państwa, sobie tak znowu zacząłem czytać. Pierwsze wydanie chyba było, jak dobrze pamiętam, to była Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w 2018 roku, ale tutaj mamy także, proszę Państwa, w kolejnych tomach i publicystykę, i przemówienia Wincentego Witosa. I muszę naprawdę tutaj jako miłośnik książek powiedzieć, że to jest książka bardzo starannie i pięknie wydana. 5 tomów, w zasadzie 5 tomów pięknego wydania wybranych dzieł Wincentego Witosa. Z ogromnym smakiem, nie mogę Państwu może najlepiej pokazać środka, ale naprawdę jeśli chodzi o typografię, o pewną staranność składu, grafiki, bardzo ładna książka. Przed Państwem też Państwo na pewno widzą, to jest 2 wydanie albumu poświęconego Wincentemu Witosowi. Jest przygotowywane, uzupełnione, za moment się ukaże 3 wydanie, ale szata graficzna będzie bardzo podobna, więc tutaj nie wprowadzam żadnej dezinformacji. Będzie w tym stylu właśnie wydany album, również będzie dostępny na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Obie książki zresztą można kupić. Tutaj aż 5 tomów. I to naprawdę pięknie, starannie wydanej książki. No i tak, to jest taki główny pretekst, panie Ryszardzie, do rozmowy o Wincentym Witosie, o jego roli, znaczeniu. A to jest trudna zawsze historia i trudna opowieść, bo oczywiście autor się w jakiś sposób widzi i te wspomnienia są bardzo ciekawe, bo one są napisane takim bardzo konkretnym, rzeczowym językiem. Tutaj mamy i próbę opisów stosunków społecznych, politycznych, ale też inwentarza wiejskiego, jak on po prostu wyglądał w tamtych czasach. To jest bardzo ciekawe. No właśnie, dlaczego się towarzystwo zgodziło i wydało te książki, te edycje w zasadzie wybranych dzieł Wincentego Witosa? Dlaczego? Wydaje się proste, a jednak mocno skomplikowane pytanie. Można powiedzieć w skrócie, że wyczerpały się poprzednie edycje wydawnictwa, te wydane przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą i ostatnie wydane na potrzeby województwa mazowieckiego z inicjatywy marszałka Adama Struzika, ale również przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Po prostu dostrzegliśmy i brak, potrzebę wznowienia. Zwróciliśmy się z propozycją do Instytutu Pamięci Narodowej i ukazało się to piękne dzieło. Trzeba powiedzieć, jest ono naszą dumą. Oczywiście nie w pełnym wymiarze, tylko w zakresie wznowienia, bo przecież cały wkład merytoryczny to dorobek Wincentego Witosa i wynik zgromadzenia, opracowania jego notatek, które głównie poczynił podczas emigracji do Czechosłowacji w ciągu tych 6 lat pobytu tam. Wydaje się, że 5-tomowe dzieło dotyczące jednej osoby, jednego polityka, nawet jeśli był współtwórcą niepodległości i wielu, wielu innych znamiennych zdarzeń dla Polski, że to jest zbyt skomplikowana lektura.
I okazuje się, że nie, że ja się podczas pobytu w różnych miejscach, w tym również w szkołach imieniem Wincentego Witosa, spotykam z zaskakującą znajomością i cytatami wręcz całych fragmentów. To oznacza, że te dzieła trafiły wcześniej i również trafią pod przysłowiowe strzechy, aczkolwiek wiemy, że strzecha dzisiaj jest pewnego rodzaju symbolem. Ja tak jak powiedziałem, jestem dumny i niezwykle wdzięczny, reprezentując organizację, która kultywuje pamięć Witosa, niezwykle wdzięczny Instytutowi Pamięci Narodowej, że postrzega, dowartościowuje i eksponuje i upamiętnia tą postać, bo ona jest tego warta. Tak, i to są dwie bardzo ciekawe publikacje i tutaj też chcę jeszcze raz podkreślić taki ogromny wkład dla wszystkich osób, którzy projektowali te książki pod względem edytorskim, wydawniczym. To jest naprawdę kapitalnie wydane i to jest też taki kolejny dowód, że pewne instytucje muszą się zajmować kultywowaniem pamięci narodowej, bo żaden wydawca by się na, proszę Państwa, pięć takich tomów nie pokusił, by to kosztowało krocie. To wydanie, proszę Państwa, pięciu tomów, naprawdę bardzo staranne, niewydanych, w ogóle bardzo ładnie, jeśli chodzi o taki układ typograficzny, to jest suma 140 zł. No w tej chwili potrafi książka 700-stronicowa kosztować ponad 100 zł, więc to jest naprawdę no pewien rodzaj takiej misji publicznej. Myślę, że z czasem, nie wiem jak to wygląda od strony formuły prawnej, też na jakimś nośniku elektronicznym uda się te publikacje wydać. Fotografie też są kapitalne, jeśli chodzi o album. Więc jeszcze raz zapraszam na strony instytutu ipn.gov.pl. Jak Państwo wygooglacie, czy w wyszukiwarce wpiszecie Wincenty Witos, czy wspomnienia, czy przemówienia, na pewno Państwa odeślę do tej publikacji i warto po nią sięgnąć. Tak przed naszym spotkaniem to sobie wszystko jeszcze tak przeglądałem, czytałem, zwłaszcza wspomnienia. W zasadzie one mnie wciągnęły, bo to jest opis świata, którego już dzisiaj nie mamy. Świata z przełomu XIX-XX wieku, chociaż oczywiście te wspomnienia są już z początku XX wieku. Rzeczywiście wieś polska, która nawet nie wiem, czy we wspomnieniach mojego dziadka jeszcze była, jeśli mogę tak to ująć, zupełnie nasz, ale też inny świat. Nasz w tym sensie tak Polska wyglądała, a nie inaczej. No, panie Czardzi, ale tak osobiście, co pan, jeśli pan ceni, co pan ceni szczególnie w twórczości Witosa? Co panu było, nie wiem, bliskie? Bo mnie bardzo ujęło Witosa akurat we wspomnieniach poszukiwanie takiej równowagi między opisem naprawdę takiego rzeczowego konkretu, jak się hoduje, czy jakie straty powodują gęsi w inwentarzu, poprzez opis kur, opis stroju takiego typowego przedstawiciela wsi, jaką Wincenty Witos znał, po opis stosunków gospodarczych, międzyludzkich, wydarzeń historycznych, których on staje się też ważnym aktorem. I to wszystko jest pomieszczone w jednym, ale to, co przede wszystkim mnie tutaj uderzało w tych wspomnieniach, to taka konkretna, właśnie chciałby się powiedzieć, chłopska rzeczowość. Bez lania wody. Sam konkret. Te dzieła właściwie oddają, są taką charakterystyką również osobowości Wincentego Witosa. On taki był. Konkretny, rzeczowy polityk, który realnie oceniał swoje otoczenie. Po pierwsze, był doskonałym obserwatorem. Po drugie, realnie oceniał swoje otoczenie. Realnie oceniał współpracowników i polityków. Dał temu wyraz. Zważywszy na to, że gro notatek powstawało w czasie emigracji w latach 1933-39, czyli można powiedzieć już po tej okresie największej aktywności politycznej Wincentego Witosa, że w tych notatkach zawarto ponad 2000 nazwisk osób, z którymi się stykał.
w różnych okresach swojego życia, w dzieciństwie, młodości i w czasie swojej aktywności politycznej i potrafił je bardzo celnie razem z tym tłem scharakteryzować, to jest cała osobowość Wincentego Witosa. Ja osobiście zastanawiam się, patrząc z perspektywy dzisiejszych, aktualnych relacji międzyludzkich, jak taki polityk, który realnie, rzeczowo i wprost oceniał swoich współpracowników i rzeczywistość, mógł być tak popularny, przecież wręcz uwielbiany, noszony na rękach. Mnie ciągle nasuwa się jedna scena, która jest w tych wspomnieniach opisana, mianowicie po powrocie z więzienia, z Berezy do swojego rodzinnego domu. Oczywiście chłopi, bo kolejarze i tak dalej dowiedzieli się o tym, że Witos wrócił, przyszli do niego na podwórko i on wyszedł na schody swojego drewnianego domu, tego, w którym dzisiaj mieści się Muzeum Wincentego Witosa. Nic nie mówiąc, patrzył na tą gromadę chłopską, oni też. I ten popularny polityk powiedział dwa, trzy zdania. To, co napatrzyliście się już, jestem z wami. To idźcie do domu. To jest nie do pomyślenia. Tak jak powiedziałem, na tle dzisiejszych relacji polityk, elektorat, wyborca. Przecież Wincenty Witos był przywódcą Polskiego Stronnictwa Ludowego przez większość swojego aktywnego życia. Były lepsze, gorsze czasy, były zwycięskie i przegrane kampanie wyborcze, były rozłamy, zjednoczenia i tak dalej. A on był ciągle na fali, ciągle popularny. Jeśli krytykowany, to przez swoich adwersarzy politycznych, wyznających inne poglądy, przez swoich konkurentów, bo i tacy byli w rodzinie, szeroko rozumianej rodzinie ludowej, ale zawsze szanowany i poważany. I to jest pewnego rodzaju ewenementem, który w tych pięciotomowych wspomnieniach jest wiernie oddany. No dobrze. Kim w takim razie albo inaczej, co ukształtowało tak naprawdę Wincentego Witosa, że stał on się politykiem i to w drugiej RP bardzo znaczącym politykiem? Takie są po prostu fakty. W jaki sposób ruch ludowy powstawał? Dlaczego zaistniała, w jakich okolicznościach ta potrzeba ruchu ludowego jako ruchu, który działał już, wprost mówiąc, politycznie. I czy Wincenty Witos jest dla ruchu politycznego tym kimś, kim jest Roman Dmowski dla ruchu narodowego? Ja nie chciałbym się odnieść do drugiej części pytania, bo nie znam tak dobrze relacji Romana Dmowskiego z ruchem narodowym. Natomiast Wincentego Witosa bez wątpienia ukształtowały co najmniej dwa czynniki. Bieda wsi galicyjskiej i chłopski upór, konsekwencja i wierność. Wierność zasadom i wierność idei. Zacznę od tego pierwszego wątku. Małe gospodarstwo, dom, który właściwie nie był własnością jego rodziców. Oni mieli jedną izbę w rodzinnym domu Witosów i mówiąc przysłowiowo, było niezwykle biednie. Trzeba było od wczesnego dzieciństwa zarabiać na każde dobro. Trzeba było ciężką pracą na roli, w lesie, w słynnym lesie Drwalu, w lasach Sanguszków, wyrębywać sobie ścieżkę życia. Ruch ludowy, mimo tego, że funkcjonował, powstał wcześniej, mówi się o oficjalnie uznajemy datę 1985, tak? To on się w tamtych czasach
najlepiej rozwijał na terenie Witosowej Galicji, można by tak rzec, bo jednak te relacje zaborców w stosunku do społeczeństw były bardzo różnie. Witos przez samo zaparcie, przez ten chłopski upór postanowił, że on musi zrobić wszystko, żeby tą twardą, bardzo przykrą rzeczywistość galicyjskiej wsi zmienić. Szybko zrozumiał, że nie zrobi tego jako analfabeta, że musi się za wszelką cenę wykształcić, żeby osiągnąć ten choćby średni poziom stąd, a możliwości były niewielkie. Szkoła zimowa, czy klasowa. I też poprzez samo zaparcie bardzo wiele dni, wieczorów przy świecy spędzonej na czytaniu książek, które otrzymywał od zaprzyjaźnionych ludzi, również z dworu, z plebanii, ale ze swojej szkoły. Zaprzyjaźnił się kierownik szkoły tej lokalnej szkółki, bardzo doceniał talent Wincentego Witosa. A kolejnym etapem było pisanie pierwszych artykułów do lokalnych gazet, do Przyjaciela Ludu. I czytanie tychże artykułów i tej prasy w gronie chłopów, można powiedzieć, tak się zaczęła jego kariera polityczna, że on jako jeden z nielicznych wykształconych na spotkaniach, oczywiście w domach prywatnych, przecież nie było innej możliwości, czytał, a później dyskusja, tłumaczenie, rozwijanie i kształtowanie postawy i charakteru polityka. Ja myślę, że to były te dwa czynniki, które ukształtowały jego twardy, hardy charakter polityka i do tego doszła jeszcze taka konsekwencja, wręcz niezłomność w kilku aspektach. Można by ich wymienić bardzo dużo, ale w kilku najważniejszych. A to, co mówiłem wcześniej o tym, że nie przypodobywał się chłopom, ale oni go cenili za wierność. Za to, że nie było cienia wątpliwości, że on będzie stał w ich interesie. Mimo tego, że w trudnych dla polskich czasach mówił wprost: dla mnie Polska jest wartością najważniejszą i jeśli przyjdzie mi zdradzić wasz chłopski interes dla państwa, dla Polski, to ja to zrobię. No, nie do pomyślenia, że oni go uwielbiali, na rękach go nosili. Licznie przybywali na jego wiece. I myślę, że większe, bardziej szczegółowe opisy znajdziemy w tych dziełach i nie tylko. To prawda, odsyłamy. No dobrze, to ten okres już niepodległości jest też opisany w tomie drugim, ten, jak dobrze pamiętam, kończy się na roku 1918 roku. Jak się sytuował w polityce już tej centralnej, dużej, Wincenty Witos? No i teraz, kto dla tego ruchu ludowego był, to był oczywiście zupełnie inny układ stosunków społecznych niż my dzisiaj znamy, między miastem a wsią, między inteligencją a wsią i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inny świat, druga RP. Dopiero jak się czyta tę książkę, dopiero widać, jak bardzo przez sam fakt, że jeszcze na przykład istniało ziemiaństwo, te stosunki się zupełnie inaczej kształtowały czy układały. W Polsce. Kogo ruch ludowy, Wincenty Witos, widział czy oceniał jako potencjalnego sojusznika, a kto był takim niezaprzeczalnym wrogiem, z którym nie uda się ułożyć w żaden sposób i kształtować, czy współkształtować wspólnej polityki? Ja myślę, że trzeba jeszcze nim przejdziemy wprost do kwestii odniesionej przez pana redaktora, jeszcze trzeba wspomnieć o paru czynnikach, które jednak
kształtowały osobowość i postawę Wincentego Witosa. Doświadczenia w samorządzie, doświadczenia w organizacji społecznej, w parlamencie lwowskim i w parlamencie wiedeńskim. W każdym z tych miejsc on wcześniej lub później odgrywał znaczącą rolę, żeby nie zniechęcać do sięgania po lekturę, to wspomnę tylko o jednym wystąpieniu w parlamencie, zresztą jedynym, w parlamencie wiedeńskim, którym wprost w czasie jeszcze przecież trwającej I wojny światowej upominał się o interes Polski, Polaków, o niegodne traktowanie obywateli, mieszkańców wsi, o wręcz wyzyskiwanie przez armię i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, w jakimś sensie wizjoner, mimo tego, że działał w imieniu Klubu Polskiego wraz z wieloma znamienitymi, Tetmajerem i tak dalej, i tak dalej, to jednak były te czynniki, które kształtowały jego postawę. To, że stanął na czele komisji likwidacyjnej, której zadaniem było rozbrojenie i przejęcie, kształtowanie pierwszych zrębów polskiej władzy na terenie Galicji, było jakby naturalną konsekwencją. Ale też jakby naturalną konsekwencją jego dorobku było to, że on od początku komisję likwidacyjną traktował jako tymczasową strukturę, która będzie funkcjonowała do czasu, aż powstanie polska struktura, polska władza. Ale ze względu na te doświadczenia, o których mówiłem, parlamentarne, doskonale selekcjonował i ocenił, która struktura jest tą właściwą. Odmówił wejścia do rządu lubelskiego, odmówił współpracy z komisją regencyjną i zdeklarował i przekazał jako szef komisji likwidacyjnej właściwej polskiej strukturze rządowej utworzonej z inicjatywy i pod auspicją, można powiedzieć, marszałka Józefa Piłsudskiego. I zaczęła się bardzo twarda rzeczywistość kształtowania Polski. My nie wspominaliśmy do tej pory w tej rozmowie o bardzo trudnych relacjach, zjawiskach, mianowicie problemach wynikających z klasowości. Co by nie powiedzieć, Witos reprezentował warstwę chłopską. On już wówczas wyrósł, można powiedzieć, ponad. Współpracował z inteligencją, można powiedzieć, prost, z magnaterią i tak dalej. Niemniej jednak kwestia reformy rolnej ciążyła na relacjach Witosa z wsią i z chłopami przez cały okres jego aktywności, bo de facto pierwsze założenia i zręby reformy nie zostały nigdy zrealizowane, bo ciągle następowały wydarzenia, które ją uniemożliwiały. To jakby jedna... A właśnie, panie, powiedzmy, co to oznaczało być w tamtych czasach chłopem? My to mamy fantastycznie co prawda nakreślone w powieści Reymonta o tym samym tytule, ale no właśnie, bo to był cały, jeśli tak można powiedzieć, styl, sposób życia, ale też zamknięcie, jak pan to powiedział, w pewnej klasie, z której ciężko się było po prostu wyrwać z różnych powodów. Ja myślę, że to charakterystyka klasy chłopskiej jest niezwykle trudna, bo uzależniona nie tylko od pozaborczych relacji, ale również od indywidualnych relacji właściciela ziemskiego, pana, magnata, jakby go zwał, w stosunku do swoich chłopów. Przecież to był jeszcze czas niewolnictwa. Mimo formalnego wyzwolenia. Niewielu chłopów było właścicielem większej niż garstka, dosłownie symboliczna garstka ziemi. To byli pracownicy folwarczni, którzy otrzymywali w naturze lub w ogóle nie otrzymywali wynagrodzenia za swoją pracę. To były
może określenie niewolniczej relacji jest zbyt przesadzone, ale występowały i takie drastyczne sytuacje. I w tych uwarunkowaniach Witos zaczął kształtować tą klasę, tą mentalność chłopską, chłopa de facto pańskiego lub cesarskiego, bo ma przywiązanie w Galicji do Franciszka Józefa, do cesarza w zaborze rosyjskim było większe niż znajomość polskości jako takiej. I podjęcie tej misji kształtowania, przywracania chłopów w Polsce lub kształtowania patriotyzmu, pojęcia polskości było niezwykle trudnym zadaniem. On musiał dać przede wszystkim przykład. Musiał współpracować z tymi, którzy myśleli podobnie. Stąd te różne relacje, koalicje i tak dalej. Niemniej jednak cały czas w tle bieda, brak wykształcenia były tymi głównymi czynnikami, które powodowały, że wieś, mimo tego, że stanowiła taki ogromny stosunek w całym społeczeństwie, 85 i więcej procent, była tą klasą gorszą, która stopniowo garnęła się, że tak powiem, do życia na jakim takim średnim poziomie. To musiało mieć wpływ na politykę pierwszych lat powojennych i późniejszych. Zwłaszcza, że warto podkreślić, że druga RP to był głównie kraj właśnie chłopsko-rolniczy. Ta modernizacja na sposób czasami też sowiecki, około sowiecki, przychodzi dopiero wraz z pierwszymi latami PRL-u. To są zupełnie inne realia, które zupełnie inaczej też kształtowały właśnie politykę. No dobrze, a to wejście w dużą politykę Witosa, w dużą politykę krajową, jak wyglądało? No to oczywiście tak jak w przypadku wielu wówczas i współcześnie żyjących, przez ulicę wiejską. Przez znajomość, bardzo, bardzo przysłużyło się Wincentemu Witosowi doświadczenie z parlamentu lwowskiego i wiedeńskiego. Można powiedzieć, że na tle wielu polityków on był już takim rasowym doświadczonym. To mu niezwykle pomogło. Przecież w zaborze rosyjskim, pruskim Polacy nie mieli swojej reprezentacji w parlamencie. Co najwyżej kształtowały ich wiejskie, sołeckie i jakieś parasamorządowe relacje. Dlatego można powiedzieć, Witosowi łatwo było na wiejskiej pokazać już wówczas klasę, odpowiedzialność za czyny i słowa i tą ogromną determinację do umacniania, odbudowania i obrony polskości. Niektórzy historycy mówią, że rok 1920 to był takim szczęśliwym zdarzeniem losu, na bazie którego Wincenty Witos po pierwsze okazał się potrzebny, po drugie mógł wypłynąć jako wielki polityk odpowiedzialny, ponadklasowy wręcz polityk, ale można by się skłonić do tego typu, ale tylko częściowo do tego typu poglądu. Bo moim zdaniem to jest nadal miara konsekwencji i takiego uporu, nieustępliwości, konsekwencji w dążeniu do celu. A tym celem była Polska. Była jednak mocna, samodzielna, niepodległa ojczyzna. Ale jest taki aspekt, może inaczej, zacznę od innych zdarzeń, bo one są zawsze istotne w tych czasach II RP, bo to zdarzenie na przykład naznaczyło życie, działalność mojego jednego z ulubionych polityków jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości. Później mam tu na myśli Wojciecha Korfantego, ważnej postaci dla polskości Śląska, dla w ogóle zdobywania czy wyrywania tej polskości też w latach 20. Ale
Jego życie ukształtowało w dużym stopniu spotkanie z Józefem Piłsudskim i pewien rodzaj wyczucia, że dwóch, jak to się dzisiaj mówi, samców alfa przeżyło takie zderzenie, że może teraz zbyt upraszczam na użytek naszej rozmowy, może ujmuję to zbyt publicystycznie, ale szczególnie Piłsudski nie miał mięty i sentymentu do Wojciecha Korfantego i gdzieś to na całym życiu, także później politycznym Wojciecha Korfantego zaważyło. A jak wyglądały te relacje między Witosem a Piłsudskim? Król jest tylko jeden. Niezwykle trudne pytanie. Ja powiem szczerze, że osobiście niechętnie uczestniczę i rozmawiam na temat relacji Witosa z Piłsudskim, bo każdy z nich odegrał znaczącą rolę dla Polski i Polaków. Można powiedzieć, w ślad za takim znamiennym listem skierowanym przez jednego polityka na uroczystość urodzin Wincentego Witosa, której w tej uroczystości uczestniczył prezydent Andrzej Duda zresztą, który dzielił życiorys Wincentego Witosa na dwa etapy. W pierwszym określił Witosa bardzo pozytywnie jako współtwórcę niepodległości, obrońcę niepodległego państwa, a drugi okres, w którym Wincenty Witos się pogubił. I to jest chyba jeden z czynników, który mógłby charakteryzować obydwu tych polityków. Bez wątpienia sprostali wyzwaniom współtworzenia państwa polskiego, odzyskiwania niepodległości, kształtowania pierwszych zrębów. Sam się zastanawiam, skąd w tej charakterystyce Witosa znalazło się takie umiłowanie do demokracji. Bo to był ten czynnik, który zaczął różnić tych polityków. I mówimy bardziej o okresie, w którym Witos był powołany, przydał się państwu polskiemu jako premier rządu obrony narodowej w 1920 roku i którego poglądy prodemokratyczne dosyć szybko zaczęły ciążyć na innym postrzeganiu, na innej wizji państwa. I tak też można odpowiedzieć na pytanie na temat relacji Witosa i Piłsudskiego. One były poprawne, były bardzo dobre. Późniejsze zdarzenia po roku 1920-23, druga odsłona premierowania Wincentego Witosa, zaczęły się generalnie pogarszać. Skończyło się, myślę, tak jak doskonale wiemy, fatalnie i tragicznie dla Polski. Nie tylko dla polityków, głównych bohaterów, współtwórców niepodległości i współtwórców wojny polsko-bolszewickiej. Ja niejednokrotnie próbowałem sobie wyobrazić, jak wyglądałaby rzeczywistość II Rzeczpospolitej, gdyby tej różnicy poglądów między Witosem a Piłsudskim nie było tak dużej. Ale myślę, że to analitykom, historykom trzeba zostawić ten dylemat do rozstrzygnięcia. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że zbyt krótko i powierzchownie powiedziałem o relacjach Piłsudski i Witos, bowiem we wspomnieniach i w dziełach znajdziemy bardzo dużo na ten temat relacji i myślę, że to będzie właściwsze, jeśli każdy z nas, każdy z Polaków wyrobi sobie określone zdanie na ten temat. Celowo uniknąłem najbardziej drastycznego zdarzenia, o którym wielu polityków dzisiaj mówi, chyba niepotrzebnie. Ale tu już na wstępie naszej rozmowy, panie Ryszardzie, powiedział pan o rzeczy, która miała miejsce, o pewnym fakcie, który miał miejsce, którego owocem są dwa tomy wspomnień, czyli emigracja do Czechosłowacji, lata 1933-1939. No i dlaczego ona miała miejsce? Jak tam się znalazł Witos? Z jakiego powodu? Mogę powiedzieć,
wprost, że emigracja była wynikiem uporczywego upodobania Wincentego Witosa do demokracji, do parlamentarnego stylu zarządzania państwem. Mimo oczywiście różnych doświadczeń, o czym mówią Piłsudski i Piłsudczycy o chwilach słabości, o nadmiernym rozdrobnieniu, o kłopotach z ukształtowaniem i trwałością powoływanych rządów, co niewątpliwie przeszkadzało w odbudowie państwa, przecież państwa młodego, co prawda sklejonego wspólnym wrogiem, mówię tutaj o wojnie polsko-bolszewickiej, ale przecież tak mentalnie nie do końca. O wielkim kryzysie światowym, który dotknął biedną, zadłużoną Polskę. Więc to, że Józef Piłsudski, zwolennik rządów autorytarnych, takich mocnych rządów, wykreował zamach majowy, zamach na demokrację, wprowadził oddziały Wojska Polskiego na Wiejską i rozwiązał parlament, czyli zamach majowy 12 maja 1926, to było takie znamienne, wręcz powiedziałbym przełomowe wydarzenie, w którym marszałek Józef Piłsudski postawił wszystko na jedną kartę. Mówiąc o uporządkowaniu oczywiście państwa, jednocześnie faktycznie w totalnej zmianie podejścia i zmianie rządów. To jakby jedna rzecz, ale istotnym jest, że po zamachu majowym nastąpił bardziej dynamiczny okres odbudowy państwa, ale też rozwarstwiania się środowisk wiejskich od miejskich. To wieś generalnie zaczęła płacić. W miejsce reformy obiecanej, planowanej, obiecanej przez Wincentego Witosa, wieś zaczęła płacić cenę za odbudowę. Oczywiście możemy dzisiaj zastanawiać się, analizować, czy ta cena była zbyt wysoka, czy nie, czy warto było ją ponieść, czy nie, ale do tego dochodziły żywe i takie, powiedziałbym, namacalne dowody wysokiej ceny, jaką płaciła wieś. Ale plus kryzysy ekonomiczne światowe, które też się na wsi odbijały. To fakt, natomiast to rozwarstwienie, chyba do zamachu majowego, do procesu brzeskiego jeszcze wrócimy, prawda? Ale to chciałem powiedzieć, to rozwarstwienie jakby nasiliło się w latach jednak 30., kiedy Witos był już na emigracji, kiedy wybuchały kolejne strajki 1936-1937, akcje zbrojne, strzelanie do ludności strajkującej przez tak zwaną granatową policję. To miało, trudno powiedzieć, że to był finał tamtego rozwarstwienia i okresu, bo jednak ta sytuacja trwała do roku 1938 i do tragicznego września 1939. Ale wracając jakby do powodów, z których, do odpowiedzi na pytanie, o powody, z których Wincenty Witos znalazł się na emigracji. Konsekwencją zamachu majowego były jeszcze w latach kolejnych wybory, które już były coraz mniej demokratyczne i proces brzeski, oskarżenie, co paradoksalnie brzmi i o czym historycy, niezależnie od swoich poglądów, nie mogą zapominać, że to współtwórcy niepodległości generalnie, współtwórcy Cudu nad Wisłą, czy Bitwy Warszawskiej, Wojny Polsko-Bolszewickiej, znaleźli się głównie za kratami i byli sądzeni. Można tutaj
mówić o szczegółach też pewno trzeba odesłać do dzieł, jak Witos był traktowany w więzieniu, jaką postawę od samego początku do końca przyjmował. A to, że w końcu wybrał wyjazd na emigrację w miejsce tej, co by nie powiedzieć, niedługiej, bo półtorarocznej odsiadki, współcześnie żyjący współpracownicy i sam Wincenty Witos i jego rodzina oceniała w sposób jednoznaczny, że mógłby kolejnej Berezy nie przeżyć, bo jednak jego stan zdrowia się załamał na tyle mocno, że wymagał leczenia, a nie upokarzania w więzieniu, które co bez wątpienia miałoby miejsce, bazując na wcześniejszych doświadczeniach. Trudny wybór. On sam pisze, że moment przekroczenia granicy, bo przecież to w rejonie Zakopanego no nie miało legalnego charakteru, przekraczał ją na piechotę, był dużym przeżyciem. To sam fakt przejścia obok słupa granicznego z literą P był dla niego wielką traumą. Ale musiał tego wyboru dokonać. Dokonał go świadomie. Jeszcze raz Państwa zachęcam do sięgnięcia po książkę. Rozmawiamy w kontekście książki. Liczę, że uda się za jakiś czas, może jeszcze przed wakacjami, może tuż po wakacjach, zrobić szerszą debatę generalnie o Wincentym Witosie, w ogóle o ruchu ludowym, bo to jest też temat, który się, jak pewnie panie Ryszardzie zauważył, też jest w jakimś sensie od kilku lat bardzo modny w Polsce. Coraz liczne publikacje powstają na temat, można powiedzieć nawet swego rodzaju chłopomania istnieje w Polsce od kilku lat i różni badacze do tego tematu sięgają, po ten temat do różnych publikacji zaglądają. Więc dzisiaj tylko Państwu taki ogólny rys postaci przedstawiamy, bo tak jak mówię, jeszcze jedną dużą debatę niewątpliwie w szerszym gronie zrobimy. No dobrze, to dochodzimy do tego okresu. Ta data krańcowa dla życia Wincentego Witosa to jest koniec II wojny światowej, 45 rok. A jak wyglądał ten okres wojenny dla Wincentego Witosa, dla szeroko rozumianego ruchu ludowego? Co się działo w latach 39-45? Można by skrótowo powiedzieć, działo się bardzo dużo i pewno dzisiaj jest miejsce i czas na to, żeby powiedzieć o zdarzeniach najbardziej znamienitych. Natomiast najbardziej znaczących, przepraszam, w życiu i życiorysie Wincentego Witosa i Polski. Natomiast pół kroku wstecz. Wincenty Witos w swoich różnych publikacjach, które wysyłał, jeszcze będąc na emigracji, przewidział możliwość agresji i napaści. Krytykował politykę rządu sanacyjnego jako prowadzącą donikąd. Krótko mówiąc, dał się poznać politykom nie tylko w kraju, ale również w wymiarze międzynarodowym, w tym Niemcom, jako polityk wizjoner, jako prawdziwy patriota i nadal po 6 latach nieobecności autorytet dla Polski, Polaków. Po powrocie w 1939 roku oczywiście był bardzo aktywny. Odbył do września kilka spotkań. Sam wybuch wojny zastał go też w trasie. Mówię bardzo, bardzo ogólnikowo. Kilka aresztowań, próba namówienia go przez kolejna zresztą w jego życiu, namówienia go do współtworzenia rządu kolaboracyjnego i jego odmowa. Powiadam, nie po raz pierwszy, jednak rozmawiamy w wielkim skrócie o życiu tego znamienitego Polaka. I odłożyły się na tym, na jego traktowaniu. Więzienie w Rzeszowie, więzienie w Siedlcach, miejsce izolacji w Zakopanem, w willi.
trzeba powiedzieć, że on dużo przebywa miał, dużo wielu przyjaciół miał na Podhalu i w Zakopanem, zresztą na ziemi cieszyńskiej, ale Niemcy tam upatrzyli sobie miejsce na taką izolację Wincentego Witosa. Oni doskonale wiedzieli, że każdy opublikowany apel Witosa o walkę zbrojną byłby skuteczniejszy niż niejednego wówczas dowódcy armii podziemnej, ale to przecież wychowankowie Witosa, jego współpracownicy współtworzyli bataliony chłopskie i inne, uczestniczyli czynnie w innych formacjach zbrojnych. Pewno na pytanie o II wojnie światowej, o miejsca i aktywności i sposób uprawiania polityki nie może się obyć bez próby jego przetransportowania do przerzucenia drogą lotniczą do Londynu. Były propozycje, żeby Witos wzmocnił, zasilił tamtą strukturę rządu polskiego w Londynie. Była to próba nieudana, ale muszę powiedzieć, że i ona zostawiła trochę trwałych śladów w tych miejscach, w których w związku z tym przebywał Wincenty Witos. Zresztą trzeba też powiedzieć, że to jednak był okres coraz gorszego samopoczucia Wincentego Witosa, coraz bardziej nasilających się schorzeń, które skończyły się śmiercią pod koniec 1945 roku. I jedno trzeba powiedzieć o tym okresie. My go musimy również w kilku scenariuszach go w większym, bardziej szczegółowym wymiarze chcemy oddać. Myślę, że o tym będzie jeszcze okazja, ale to był okres, w którym Witos na miarę swoich możliwości działał, pracował, oddziaływał na swoje otoczenie i budował atmosferę walki o niepodległość i utrwalał w przekonaniu tych, którzy walczyli, że walczą i giną w słusznej sprawie. Krótko mówiąc, mimo już bardzo złego stanu zdrowia, nie ustawał w dążeniu i budowaniu polskości, utrwalaniu polskości i namawiał do budowania. To w jego ustach w tamtym czasie z dzisiejszej perspektywy brzmi dziwnie, ale on namawiał do budowania Polski Ludowej. Powiedziałem, że brzmi to dziwnie, bo późniejsza rzeczywistość mocno zniekształciła to wizję Polski powojennej, wizję Wincentego Witosa. Jego ostatnia odezwa i aktywność wystąpienia potwierdzają, że nigdy mimo stanu zdrowia i doświadczeń życiowych, mimo doświadczeń również z rządami sanacyjnymi, nie przestał być patriotą. No dobrze, to teraz taka kwestia, która już jest życiem po życiu, bo też dzieła, o których pan wspomniał, znaczy to, co zostawił po sobie w postaci wspomnień, publicystyki, przemówień, to wszystko, proszę państwa, jest dostępne, bo to jest 5 tomów: wspomnienia, publicystyka, przemówienia polityczne, liczne i różnego rodzaju. A w jaki sposób próbowano i czy próbowano, jak próbowano ukraść pamięć o Witosie po 1945 roku? Ten proces, jeśli chodzi na przykład o PPS, o ruch lewicowy, dosyć nieźle został opisany i jest opisywany, bo w tej chwili na przykład powstaje taka ciekawa książka, moim zdaniem, będzie to ciekawa książka doktora Roberta Spałka, jak komuniści ukradli PPS i stworzyli sobie ten PPS wygodny do rozmów, do tego aktu zjednoczeniowego PPS-PPR, żeby powstała PZPR. A w jaki sposób
ukradziono pamięć o Witosie. W ogóle jak on był postrzegany, odbierany w PRL-u? Czy można było go wydawać? Czy można było o nim mówić? Ja myślę, że pamięć o Witosie nigdy nie została skradziona. Zacznę przewrotnie. W pogrzebie Wincentego Witosa w 1945 roku uczestniczył Bolesław Bierut. I wielu znamienitych polityków, znaczących, przepraszam, polityków tamtego okresu. Zresztą pogrzeb był jedną z większych manifestacji politycznych na miarę tamtego okresu. To, że później uczniowie, można powiedzieć uczniowie, współpracownicy Wincentego Witosa mocno zaangażowali się w tworzenie niezależnej siły politycznej, tak zwanego PSL-u mikołajczykowskiego, który nieustannie odwoływał się do nauki, do wskazań Wincentego Witosa, że skończyło się to sfałszowanym referendum i sfałszowanymi wyborami w 1947 roku. Tak nawiasem mówiąc, tytuł konferencji organizowanej wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, prezesem wówczas Januszem Kurtyką, wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Pamięci Narodowej i Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. My odwołujemy się do tamtego okresu, bo on był takim jakby zwieńczeniem okresu budowania nadziei na niepodległą Polskę. Później o Witosie nie można było po prostu mówić. Później podczas corocznych mszy zaduszkowych, one się odbywały w kaplicy na cmentarzu w Wierzchosławicach, cmentarz był nasycony, że tak powiem, cieniami, które wychylały się spoza drzew i nasłuchiwały. Nie było takich urządzeń, jakie mamy dzisiaj do zdalnego nasłuchu. Inwigilowana była rodzina, bo ona głównie, inwigilowani byli współpracownicy bliscy, aczkolwiek nie wszyscy byli na wolności, bo Stanisław Mierzwa, jeden z najważniejszych mecenas, Stanisław Mierzwa, jeden ze znaczących spadkobierców Wincentego Witosa, był więźniem Moskwy i więźniem stalinowskim do roku 1956. Więc to ożywienie po 1956 było znaczące i odczuwalne, ale proszę sobie wyobrazić, że pierwszy postulat tychże współpracowników Witosa podczas herbatki pozaduszkowej, po spotkaniu na zaduszkach, był wypracowany w roku 1962. On dotyczył powołania muzeum. W tak zwanym międzyczasie pracami społecznymi wykonywano różne pomniki, żywe pomniki upamiętniające Wincentego Witosa, choćby budowanie Uniwersytetu Ludowego, który do dzisiaj jest, funkcjonuje na gruncie podarowanym przed wojną przez Wincentego Witosa i nosi jego imię Wincentego Witosa, to w miarę upływu czasu ta pamięć w ludziach, w sercach, w pamięci ludzkiej, chyba najtrwalsza, bo nie do wyrwania, żyła i żyje po dziś dzień. To, że nie było Witosa w podręcznikach, pewno głównie z racji bitwy polsko-bolszewickiej i nie tylko, to jest jakby inna rzecz. Ale to przecież w tamtych latach, w 1970 roku Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie wydał zgodę na powołanie muzeum. W rok później na powołanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. To już wówczas, kiedy była zgoda na powołanie muzeum, to ci ludowcy z Mierzwą na czele, mówimy o nich konfederaci krakowscy, bo to byli działacze, współpracownicy Witosa, którzy do legalnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego nie przystąpili, ale żyli ideą Wincentego Witosa i utrwaleniem pamięci o nim. Oni już wówczas odkupili dom,
którym urodził się Wincenty Witos, bo on przez różne zdarzenia trafił do obcych, można powiedzieć, ludzi, wyremontowali, odbudowali go i zaczęli budować nim. Zapadła formalna zgoda na powołanie muzeum, zaczęli budować, tworzyć tam Muzeum Wincentego Witosa. Później po zgodzie tak zwana Nowa Zagroda, którą wybudował w latach 20. w nowym miejscu i tam, gdzie aktualnie mieści się muzeum, zresztą w jednym i drugim miejscu mieści się muzeum, to tam zaczęto tworzyć muzeum z prawdziwego zdarzenia, profesjonalne i tak dalej. Te dwa filary, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, muzeum, zresztą w zachowaniu niektórych polityków Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego znajdziemy również dużo śladów o Wincentym Witosie. Pierwsze wydawnictwa książkowe, broszurowe wydali politycy z pierwszych stron gazet. Co prawda były różne zdarzenia, różne, można powiedzieć, śmieszne zdarzenia. Na przykład w setną rocznicę urodzin, nie zapomnijmy o 150, która zapada w tym roku, czyli w roku 1974 odsłaniano w tymże muzeum imieniem, Uniwersytecie Ludowym imieniem Wincentego Witosa, tablicę ku pamięci Wincentemu Witosowi. Nastał wówczas taki znamienny spór konfederatów krakowskich, którzy chcieli, żeby tablica była o innym brzmieniu, a władz oficjalnych, które reprezentowały wówczas Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Spór dotyczył de facto dwóch, trzech słów. I natomiast uroczystość się odbyła, co prawda dwudniowa, jeden dzień z mszą, drugi dzień bez, konferencyjny. To jest taka charakterystyka zdarzeń i kultywowania pamięci o Wincentym Witosie. Ale ta praca, mrówcza praca, nieustannie trwała. Ja już pamiętam jak pierwszej szkole podstawowej w Gromniku na terenie powiatu tarnowskiego nadawano imię Wincentego Witosa. Stan wojenny, lata 80. Ogromne problemy i nie czas, żeby tu mówić o tych szczegółach. W miarę upływu czasu i kolejnych odwilży przywracaliśmy postać Wincentego Witosa Polakom. Ona nadal jest jeszcze nie do końca przywrócona. Dlatego cenimy to wszystko, co zostało do tej pory zrobione, również przez Instytut Pamięci Narodowej, bo przecież to nie tylko te dwa wydawnictwa. Ale wydawałoby się banalne, ale komiks o Wincentym Witosie, który cieszy się niezwykłą popularnością w szkołach. Komiksy są, świetnie się sprzedają, panie prezesie. Ja jestem zaskoczony. Ja myślałem, że my jeszcze nie doszliśmy do porozumienia się obrazkami. Przepraszam za uszczypliwość, ale byłem sceptycznie nastawiony. Natomiast popularność komiksu Wincenty Witos, rok 1920, tytuł nie jest oryginalny, jest niezwykła. W tej chwili przygotowujemy kolejną edycję o emigracji. Mam nadzieję, że ukaże się ich 5. I powiem jeszcze o roku Witosa, roku 150. rocznicy urodzin, bo on jest szczególnie takim żywym, popularnym. Już się dużo działo i dużo się będzie działo. Zorganizowaliśmy kilka koncertów urodzinowych Witosa z udziałem Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w kilku miejscach związanych z Witosem. Odbywamy spotkania w szkołach. Oprócz tych wydawnictw, mam nadzieję, uda się wydać tą drugą edycję komiksu. Planujemy
i w Instytucie Pamięci Narodowej pracuje się bardzo, bardzo mocno nad widowiskiem, które na jesień tego roku można byłoby, na którym moglibyśmy zaprosić mieszkańców Polski. Nie wymieniam konkretnych nazw, bo trzeba najpierw dowieść scenariusz i szczegóły. Mam nadzieję, że tych zdarzeń związanych z rokiem urodzin Wincentego Witosa będzie jeszcze dużo, że uda nam się również, są takie inicjatywy, nakręcić co najmniej dwa filmy dokumentalne, być może przygotować film fabularny. Pamiętać musimy o tym, że jest taki zbieg, że w roku przyszłym, 2025, przypada okrągła rocznica śmierci Wincentego Witosa, 80. rocznica śmierci. Parlament Polski co prawda nie ma takiego zwyczaju, żeby ustanawiać rok po roku rokiem tego samego patrona, ale myślę, że zachęcimy, żeby w związku z tą przypadającą rocznicą krótko, żeby być może rok 25 był również rokiem Wincentego Witosa. Krótko mówiąc, jeśli nie zrobiliśmy wszystkiego, a takie mamy poczucie, ja to mówię w imieniu towarzystwa i rodziny Wincentego Witosa, z którą blisko i bezpośrednio współpracujemy. Prawnuk Marek Sztajndel, prawnukowie i wnuczki, kolejne pokolenia. Mamy tą świadomość, że chcieliśmy, nie zrobiliśmy wszystkiego. To w ciągu tych 2 lat, myślę, zrobimy ogromny krok do przodu w tym zakresie i przywrócimy w pełni, przywrócimy pamięć o Wincentym Witosie różnymi inicjatywami. A jeszcze Państwu polecam wycieczkę do Wierzchosławic. Warto zobaczyć. Obok Podlasia to jest moje ulubione miejsce w Polsce, czyli rejony Tarnowa, wschodnia Małopolska. Ja się tam dobrze czuję. Dla Pana, Panie Ryszardzie, jak Pan mówił, w kuluarach jest za płasko. Jednak woli Pan górzysty teren. Ale można odwiedzać, jak rozumiem, dwór w Wierzchosławicach. Znaczy nie dwór, dom. Tak, oczywiście. Można powiedzieć tak, że w Wierzchosławicach niewiele jest miejsc, które nie noszą imienia Wincentego Witosa. Natomiast dwa z nich najznamienitsze to obiekt muzealny w zabudowaniach z okresu II Rzeczpospolitej, w którym mieści się muzeum, oraz dom urodzenia Wincentego Witosa, stara galicyjska chałupa w miejscu, w którym rzeczywiście Wincenty Witos przyszedł na świat, na tak zwanych dwudniakach w Wierzchosławicach, którą ze względu również na wyposażenie warto wyposażyć, powiem o marzeniach. Tam powinniśmy mieć możliwość i środki na to, żeby odtworzyć tą część galicyjskiej wsi. Mamy przychylność również wójta Andrzeja Mroza z Wierzchosławic, żeby grunty, które są gminne wokół, pozyskać i odbudować coś w rodzaju mini skansenu, bo jest to naprawdę przeurokliwe miejsce ze sprzętami z okresu sprzed pierwszej, z okresu galicyjskiego, sprzed pierwszej wojny światowej. W Wierzchosławicach jest Uniwersytet, on ze względu na specyfikę środków pomocowych Unii Europejskiej nosi dzisiaj nazwę Centrum Kultury Wsi Polskiej, ale myślę, że gmina przychyli się do tego, żeby przywrócić historyczną nazwę Uniwersytetu Ludowego. Jest dom ludowy imieniem Wincentego Witosa i jest ten taki charakterystyczny klimat i urok naddunajeckiej wsi galicyjskiej na obrzeżach dużego miasta, można powiedzieć po sąsiedzku dużych zakładów chemicznych, czyli zakładów azotowych. Tego warto zasmakować.
Tak jest. Polecamy Państwu i polecamy Państwu raz jeszcze lekturę. Książka, która została wydana, mam tutaj na myśli 5 tomów dzieł wybranych Wincentego Witosa. Książka wydana przez 2 instytucje. Instytut Pamięci Narodowej w koedycji z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. Jeśli Państwo nie macie dostępu do którejś z 13 stacjonarnych księgarni Instytutu Pamięci Narodowej, odsyłam na strony ipn.gov.pl. Pan prezes wcześniej przywołał jeszcze historię związaną z albumem. Rzeczywiście pierwsze wydanie, ma pan tutaj rację, to była jeszcze idea no już świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki. Ale już niedługo kolejne wydanie, trzecie, wznowione, uzupełnione, które będzie miało prawie identyczną szatę graficzną, więc to nie jest dezinformacja, będzie tak wyglądał najnowszy album. Jeszcze raz polecam, żeby sięgnąć po 5 tomów pism, przede wszystkim bardzo ciekawych, oryginalnych wspomnień Wincentego Witosa. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, tak? Mamy jeszcze czas? Bardzo proszę, bo, jeśli jeszcze jakieś słowo, to bardzo proszę. Bo jakby umknął nam sam wątek, jak mogło dojść do w tak trudnych okolicznościach, do zgromadzenia materiału pisemnego, rękopisów, które popełnił Wincenty Witos na emigracji. Jak Państwo sięgniecie po komiks, który się jeszcze nie ukazał, z niego dowiecie się Państwo, że Wincentemu Witosowi w Czechosłowacji nie było tak łatwo. Był inwigilowany, był poszukiwany, bo przecież był nielegalnym emigrantem. Na szczęście chroniła go tamtejsza czechosłowacka partia chłopska i formalnie rząd, który nie zgadzał się do końca i nie współpracował do końca z rządem sanacyjnym, ale to te notatki sukcesywnie, podobnie zresztą jak artykuły prasowe, były przewożone przez kurierów, córkę Julię, wnuczkę Joannę Steindl do Polski. I one były zdeponowane w różnych miejscach na czas okupacji, bo to nie był łatwy czas do przechowywania pamiątek po Wincentym Witosie i znalazły się za granicą. Pierwsze jednotomowe wydanie ukazało się w Chicago, jeszcze w latach 50. Jednotomowe. Później Kultura Paryska w latach 60. wydała już 3 tomy. Ale pierwsze takie 5-tomowe, zebrane, cały zebrany materiał opracowany przez kilku znamienitych historyków polskich ukazał się rzeczywiście w latach 70. jako wydawnictwo Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. To tak sobie próbujemy teraz wyobrazić warunki, w jakich powstawało to 5-tomowe wspaniałe dzieła i próbujmy to odnieść do warunków, w jakich powstają dzisiaj wydawnictwa. Diametralnie różne warunki, ale tym bardziej myślę, trzeba cenić to, co zostawili nam poprzednicy i czym możemy się posiłkować. A co najważniejsze, niezwykle aktualne wypowiedzi, cytaty, oceny rzeczywistości. Ciągle aktualnej. I to ja jestem pełen podziwu, że tak można było być takim wizjonerem. Stosunków międzyludzkich, politycznych i w ocenie przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Ryszard Ochwat, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i jeden ze współwydawców tego cyklu dzieł wybranych Wincentego Witosa, 5-tomowego zbioru, który jest ciągle, proszę Państwa, dostępny. Proszę z tego korzystać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.